Przypominam, że oglądacie kartkę z kalendarza na antenie TV Disco. Przed nami wydarzenia z 9 listopada. Cofamy się w czasie aż do roku 1883. Dokładnie tego dnia w Gdańsku zainstalowano pierwsze telefony. Co ciekawe, aparat numer 1 otrzymał miejscowy browar. Od razu wiadomo, jakie wówczas było najważniejsze miejsce w mieście. 9 listopada 1921 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego otrzymał Albert Einstein, jeden z największych fizyków teoretyków XX wieku. Jak słyszę o Einsteinie, to za każdym razem mam przed oczami jego zdjęcie z wystawionym językiem. Okazuje się, że zrobione zostało podczas 72. urodzin profesora. Po intensywnej zabawie w Princeton wychodził już do domu, gdy fotograf chciał uchwycić jego pożegnalny uśmiech. Zamiast tego uczony wystawił język. Zdjęcie szybko stało się ikoną, a Albert Einstein je po prostu uwielbiał. Zamówił dla siebie 9 odbitek i rozesłał je w charakterze pocztówek do swoich znajomych. 9 listopada 1984 roku miał premierę kultowy horror Koszmar z ulicy Wiązów w reżyserii Wesa Cravena. Pierwszy film ze słynnej serii, w której negatywnym bohaterem jest mroczny Freddy Krueger. Ciekawostką jest fakt, że właśnie w tym filmie zadebiutował Johnny Depp. I drugi horror, który miał premierę także 9 listopada, ale 4 lata później, w roku 1988, to kultowa laleczka Chucky. Zbrodni dopuszcza się lalka, w którą wstąpiła dusza zmarłego seryjnego mordercy. Dotąd powstało 5 sequeli tego filmu. Najnowszy, Klątwa laleczki Chucky, pojawiła się w tym roku. 9 listopada 1985 roku Garry Kasparow w wieku 22 lat został po raz pierwszy mistrzem świata w szachach. Tytuł utrzymał do 1993 roku. W 2005 roku Garry Kasparow oficjalnie ogłosił zakończenie kariery zawodowego szachisty, a w roku 2008 kandydował na prezydenta Rosji. 9 listopada 1989 roku rozpoczęło się burzenie muru berlińskiego. Mur miał długość około 156 km i od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 roku właśnie oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. 9 listopada to dzień urodzin bardzo popularnych sportowców. W roku 1974 urodził się Alessandro Del Piero, włoski piłkarz, wielokrotny reprezentant Włoch. W 2006 roku wywalczył wraz z reprezentacją Mistrzostwo Świata. Tego samego dnia, 9 listopada 1974 roku, urodził się Sven Hannawald, niemiecki skoczek narciarski. W sezonie 2001-2002 jako pierwszy i do tej pory jedyny skoczek narciarski wygrał wszystkie zawody turnieju czterech skoczni. Był największym konkurentem Adama Małysza. I jeszcze jedne urodziny 9 listopada. W 1976 roku przyszedł na świat Denzel, belgijski piosenkarz. Został odkryty w programie Idol, a w roku 2004 nagrał swój pierwszy singiel Pump It Up.